Na dzień dobry, z tej strony Gufi z kanału Jebudom. Proszę Państwa, kontynuujemy Water Lab RZD, część trzecia tej mapki. Myślę, że finalna chyba, mam nadzieję. Gramy z Doom Incarnate oraz z częściowo z potworkami customowymi, które są na tej mapie, a częściowo z potworkami z Hard Doom Lighta. Au, what the fuck, bro? Co to za sztuczki? Co to za... Wow. Nikt mnie tu, kurwa, nie lubi, panie. O, oh, fucking hell, ktoś mnie... Water life form, co? Tu jakaś forma życia w wodzie żyje? Forma życia w wodzie żyje, no... Brawo ja. Anyway, what the fuck, bro? Co ja mam o tym myśleć? Nic, nieważne. Okej. No dobra. Tutaj było to, co mnie pokopało. No to w sumie czekajcie. Jo, jakiś Joseph przestraszył mnie. Oj, jeszcze kako. Au. Kurwa. No i tak to wygląda. Aha. Mało zachęcająca ta przygoda ostatnio. O, powiększyło mi... A, i przy okazji mi odnowiło żyćko. A to bardzo mi miło. O, what the fuck, bro? No cóż. Momento. Czekajcie, tutaj będzie to samo? A, włączyłem światło. No dobra. To niech tak będzie, niech się stanie światłość. Czekajcie, bo... Jak to jest? Tu jest to... to się tu wszystko łączy... Aha, czyli dobra, czyli w zasadzie została jedna trasa, czyli tutaj. Okej, no to git. Czekajcie sobie chyba. Co to są za... Jakieś wybuchowe? Ziomek! Jakieś wybuchowe, no. Są ze cztery typy w tej chwili, tak? Jak ich to kroi zajebiście. Przez moment się zastanawiałem, czy takie, powiedzmy, inne typy amunicji są potężniejsze niż zwykłe i już się w sumie nie muszę zastanawiać. Zaraz, bo mi się tu pierdolą kierunki, ale dobra, już ogarniam. No to chodźmy dalej robić rozpierdol. No tak, coś czułem, że tu coś będzie. To byłby 10 sekrecior. Zaraz, moment. Zaraz to ogarniemy. Co jest, włączyłem coś? O, super, będzie jeszcze 11 sekrecior od razu chyba. Tylko coś tam grasuje za szybką. Gdzieś się coś chyba otwarło, bo słyszałem mechanizm.
nie wiem gdzie. A, że tu! Okej, okay, dobra. No to idźmy tam w sumie. Tylko sobie zasejwuję. Tutaj na pewno coś będzie grasować. Czy nie? Plecaczek. No wiem, że secret. Kurwa, sekret w sekrecie, panie. Co? Copyright. Wait. MS-DOSa odpala. CD Doom. No i co się stało się? Nie wiem, czy to jest sekret w sekrecie. No idea. A, tutaj się odpaliło cosik. Okej, jak w Eternalu, tak? Można odpalić dumiszcze. O, jak słodko. Mega health. Ale spada niestety. A propos spadania, to coś mi klatki też spadły, nie wiem dlaczego. Czekajcie, przecież ja nie mam nic uruchomione. Moment, sprawdzę sobie tylko, chwilę. Nie wiem dlaczego mi klatki tak lekko spadły. Bo nie mam nic uruchomione poza OBS-em i... Dobra, no to co, to jeszcze tu. Dobra. No to co? No to chyba do was przyjdę, co chłopcy i dziewczęta. Nie będę taki, no. Przyjdę do was. To już idę, nie? Kurde, sprawdziłem, ja nie mam włączonego na tej mapie live reverba, tego moda, który takie fajne echo powoduje. Taki pogłos zajebisty. Nie mam tego moda, a echo i pogłos jest, jakbym go miał. Zajebiście. Dobra, czekajcie, mam niebieską kartę, a z niebieską kartą to ja się chyba powinienem cofnąć do samego początku tej mapy, bo tam przecież coś takiego było jak niebieskie drzwi, to było milion lat temu. Powariowali. Wow, what the fuck, bro? Nie ma jak dwururka, zwłaszcza podrasowana. Jeszcze ktoś? No nie. Ja już mam 12 sekretów na 17, to ja już jestem w pełni usatysfakcjonowany, znacie mnie zresztą. Tyle sekretów to naprawdę mi wystarczy. Ja już jestem happy. Dobra, to w takim razie chyba to tu się wracamy, tak? Dobrze ogarniam. Tu? Po schodach, no.
Ale słyszę, że słyszę potwory. Okej, motherfuckers. Let's dance. O, wreszcie. Wreszcie się pojawił. Jak mi się znowu ktoś pojawi za plecami, to się wkurwię. To się centralnie wkurwię. Strasznie nie lubię tego, no ale dobra. Jakieś drzwi się gdzieś otwierają, słyszę to. Tu? Nie, chyba nie tu. Nie fikać mi tu, kurwa. No i windą. Trzeba, powie. Słyszę jakiegoś potworasa. Oh yeah. W dół raczej mi nie pojedzie dalej, więc ciśniemy do góry. Słodziasto. Rzeźnia jak się patrzy. No to już mamy niedaleko. Do niebieskich drzwi nawet już je widać. A te nadal się otwierają gdzie indziej. No kurwa ciekawe gdzie. No ale dobra. Jesteśmy na początku mapki. Coś się podziało. Przyjdzie mi tu ktoś? Przyjdzie. No chodźcie, chodźcie, bo... o kurwa, może w złą godzinę to powiedziałem. Okej, guys. Gdzie to rzuciłem? Chyba w złą. Nie najlepiej to wymierzyłem. Fight się kutasie. Tak ma być. Wszyscy kurde.
Dobra. O, plazmóweczka kolejna, super. Dzięki za amunicję. Wow, what's this? A, to się wszystko pootwierało teraz. Przełącznik, fajno. No, otwarło się tu tego trochę. Very nice. No dobra, bros. To co ja tu chciałem jeszcze? Co ja kurwa chciałem? Nie wiem. Mogę sobie upgrade'nąć coś. Może plazmówę, bo ją lubię. Co z nią można zrobić? Powiedzcie mi. Amunicja... Interno... Próbujemy... Czekaj. Altfire'a spróbujemy. O, 20% mniej amunicji zużywa. No spoczko. Okej. No dobra, no to myślę, że trzeba by iść. Tylko zaraz. Guys, ale... Aha, bo no tak, jasne. Chwila, moment. Co jest grane? Czemu ja nie mogę tego otworzyć, bros? Przecież powinienem móc... A, taki klimat. Dobrze. 565 na 771. Kolejna winda. No dobra. Kamerka. O, czekajcie, bo te drzwi... To są te opcjonalne drzwi chyba. A, one się teraz otwarły. To jest tylko ta komora, nic więcej? No dobra. Czekajcie, pod czym to było? A, pod tym. Trafiło mnie to? Kurwa. Chamstwo. No jojojojoj. Nie podoba mi się to. Zaraz się coś za mną pojawi, ja już to czuję. O, secret. Będzie kolejny secret. Maybe, baby. No, to już 13. Wow, dużo tu tego. Kurwa, jakie to jest wielkie. Po co mi taki jebitny sekret? Boże. Którędy ja tu wlazłem? Ty, tędy? O Jezus Maria, jeszcze mnie tu zamknęli. Co za chuje? Mam nadzieję, że coś tu widzicie, bo trochę jest kiepsko z widocznością. Kurwa, creepy to miejsce jest, trzeba przyznać, te dźwięki są też mega creepy. Co tu się podziało, chłopie? Czuję się robiony w chuja. Jezus, jaki ambient. Jaki kurwa ambient ciężki, ja pierdolę. I ta krew, zajebioza ogólnie.
Naprawdę mega miejscówka, ale to jest tylko sekret, kurwa. Widzieliście kiedyś taki sekret? Bo ja to chyba nigdy. Ja pierdolę. Z tej mapy to się można paru rzeczy nauczyć, kurwa. Słowo daję. Ja pierdolę, jaki ambient, kurwa, takie ciężkie industrialne te. No i jakaś mega givera. Przy okazji, bardzo fajnie. Chyba takiej jeszcze nie widziałem w Doom Incarnate. Chyba nigdy do takiej nie dotarłem. Co to jest za kurwa potwór? Pewnie w oryginalnym Doomie to jest BFG, nie? Jak to się nazywa? Leichenfaust. No tak, to słyszałem już tą nazwę. I MG60? Co ja, dwie rzeczy podniosłem? Wait a minute. Nie wiem. Faktycznie MG60, ale jakieś przyszłościowe. To strzela z tego. Okej. Długo żeś nie pożył. Kurwa, ale to czerwone oświetlenie to też jest niezły kosmos. Gdzie ty, ziomek, jesteś? Ale też już padł. Jak oni padają szybko. Pełno amunicji do tego, tych celsów, nie? Bo normalnie to jest BFG pewnie. Więc pełno tego tu leży. Kurwa, co? Gdzie? Weź się pierdol, ziomek. Nie da się tego przeładować, tego z czego strzelam obecnie. Tak wam powiem. Tak by, nie wiem, wystrzelam się i koniec chyba. O, coś się otwarło tak w ogóle. No i światło wróciło do normalnej postaci. Nie no, takiego sekretu to ja w życiu nie widziałem. Odlot. Cieszę się, że na to trafiłem, bo myślę, że to było mega interesujące. Don't you think? Dobra, idziemy sobie dalej. No i się dalej otwiera wszystko. Przede mną. Niezbyt dobrze to wróży. Dla moich przygód. Dupeczka tyłem do mnie. Sama jedna? No pewnie nie. O kurwa, jakaś jebitna struktura tam jakaś. Czekajcie, kurwa. Wow, co to kurwa jest? Co to kurwa jest, bros? Holy fucking shit. Oczywiście musimy zrobić sobie screena, no bo wiadomka. Dostała stoporka. Pierwszy raz chyba na tej mapie topora użyłem. Mimo, że cały czas go mam. Jaka miejscówka. O, tam jest exit już. Jaki to jest srogie, Joseph. No kurwa, panie. Dobra, co to jest za gun?
Ciężko powiedzieć, ale czuję, że dużo żre amunicji. No nic. Tu jest teoretycznie, tak jak mówię, exit. Tak szybko, znaczy szybko, szybko to kurwa nie, ale... Wow, no to... No wiadomo, czym to pachnie, nie? Ta cała miejscówka. Wiadomo, kurwa, czym to pachnie. Jakieś przejebane dźwięki nadal są po okolicy słyszalne. Więc chyba, no nie wiem, żeby tu wywołać jakieś coś. Nie widziałem żadnego przycisku ani nic takiego. Więc możliwe, że po prostu muszę otworzyć te drzwi z exitem i wtedy się zacznie. Bo tak poza tym, to ja autentycznie nie wiem, co bym miał zrobić. Co nie? No klimatyczne w chuj to jest, trzeba przyznać. Dobra, no to zobaczmy, co tu się będzie działo. You cannot leave the water lab yet. No i teraz się coś podzieje. Dostałem... A to jest kurwa ten, to jest Andrzej. Wow, 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 wow. To jest Andrzej, to jest jego awatar na forach. Czekajcie, 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 czekajcie. O jasny chuj, Joseph. I to rozumiem, że ta stówka ponad to będzie tutaj wszystko, tak? A dobra, już wiem. Co oni z nieba spadają? Zajebista broń, Joseph. A szkoda, że ja zginąłem gdzieś po drodze. Kurde. To jest awatar Andrzeja. No przecież wiem, co mówię. I to jest znajdźka tutaj? Kurwa, macie, to biegające pojeby mi robią taką krzywdę. Jezus Maria, muszę jakąś mądrzejszą taktykę chyba, kurwa, wymyślić. Aj, kurwa, idź ode mnie. Co jest? Aaaa, kurwa nie! Fucking hell, bro. Zajebisty jest ten gun, ale oni też mają taką siłę ognia, że ja pierdolę. O nie! Kurwa mać! Nie zdążyłem zasejwować, ja pierdolę. I stąd kako w chuj.
Kurwa mać. Przejebane. Kurwa, idź ode mnie. Ja pierdolę, chyba w złym momencie sobie zrobiłem save'a. No, na to wygląda. W chujowym. O Jezu, skąd was znowu tyle? Kurwa, drugie tyle się pojawiło. Ja pierdolę. Fajny gun, podoba mi się ten gun, bardzo. Co tu się dzieje z tymi trupami? Czemu one tak latają? Coś z ten gun, coś z grawitacją robi, czy jak? Pierwszy raz go na oczy widzę, ale jest kurwa świetny. Uczucie przy jego używaniu to jest miazga. Muszę powiedzieć. Kurwa, a ty gdzie? Mi się tu ryjesz. Gdzie jest ten gnojek? Jak tam, 80 życia. ...756 na 771. Niezły sloter, nie? Au, kto mnie kurwa zaś? Kurwa, tu był jeden! Ja pierdolę. No gdzie? No nie ma go tu. Guys, no nie róbcie se jaj ze mnie. Nie róbcie se ze mnie jahaj. No gdzie? No gdzie ty kurwo jesteś ty? Gdzie niby jesteś? Pokaż ten swój okrągły buziaczek. No come on. Kurwa mać. Dobra. Guys. O ty skurwysynu, skąd żeś mi tak spadł nagle? Co za jebaniec. Dobra, plazmówka time. Jak coś. Idziemy. Won ode mnie. Won do piekła, kurwo wściekła, tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Co tu się jeszcze stało? Gdzie się kurwa rozpędzasz? Mam w pizdu znajdziek, tu mam berserka. Tu mam...
regena jakiegoś, cokolwiek to kurwa jest regen. Jeszcze co? Jak dobrze liczę, to 5 potworów zostało. Okej. 5 potworów, bros. Dobra. Zobaczmy, co tu zostało. Nic ciekawego, kurde, w sumie. A tu może coś ciekawego. O, secret. Jeszcze jeden. To już 14. Rune of Protection. Czyli nietykalność generalnie, tak? No proszę państwa, ładnie, jeśli chodzi o sekrety, całkiem ładnie mi to poszło. Nie narzekam. No i na koniec zostało to, nie? Ten Andrzej. Ale Andrzej nie jest chyba autorem tej mapy, a przynajmniej mi się nie wydaje, ja nie wiem. Anyway. A weźmy sobie go. Andrzej's Megasphere. No mówiłem, że to Andrzej. Już kojarzę gościa z Awatara. Czyli z ryja poniekąd. Z ryja go kojarzę. No i co? Te 5 potworów, co zostały, to będą tu? Oh fuck, nadal nie mogę wyjść. Co tu się jeszcze podzieje? 5 cyberdemonów wyskoczy? Czy co? To może ja sobie za wcześnie te znajdźki wziąłem, co? I sobie zmarnowałem je. Pizdu. No dobra, ale to co ja teraz muszę zrobić? Kurwa, guys. No spróbowałem wyjść, nie udało się. I co się dzieje dalej? Zespawnuje się coś, czy jak? A tu mnie zamknęli tak w ogóle. Kichuj, Joseph. Jakiś przełącznik gdzieś. Coś. Ja nic nie zauważyłem takiego nigdzie. Przełączników nie było chyba. Kurde bele, no nie wiem. Jeszcze nie możesz opuścić. No to kurwa. To co teraz? What happens now? Nie, serio, nie wiem. Nie lubię takich sytuacji, chyba że to znowu jest kwestia tego, że... że... Doom Incarnate się z czymś gryzie, bo... No to byłoby mega chujowe. Bo... no nie ma tu nic nigdzie. Co ja tu mogę teraz porobić? Kurwa, niech mnie ktoś naprowadzi. Tutaj takie dziwne coś słychać. Gdzieś tutaj, ale ja wiem. Co mi to ma mówić niby? No macałem już to wszystko, kurwa.
Przecież co, tu nic nie ma nigdzie. No i co teraz, ja się pytam. Kurwa mać. Nie fajnie. Dobra, czekajcie, spauzuję, bo marnuję wasz czas w tym momencie. No więc słuchajcie, z tego co sprawdziłem sobie na YouTubku, to wygląda na to, że to jest kolejny problem, jaki ta mapa ma z Doom Incarnetem. Te drzwi się powinny normalnie otworzyć, ale nie chcą, mimo tego, że mam wszystkie karty i tak dalej, dlatego nie pozostaje mi nic innego. Jak, słuchajcie, wpisać czyta. Czyli no clipa jakiegoś sobie wpiszemy. Nie mogę tych drzwi otworzyć. A za nim jest tylko wyjście, nic innego. Jak się okazuje, jeden kolesła, więc gdzieś mi się zgubiły cztery potworki, ale to już tam kij z tym. I wychodzimy. No i nie lubię takich sytuacji oczywiście, żebym musiał wpisywać cheata specjalnie, no ale no co zrobić. Generalnie tak to wygląda. Znaczy nie mam jakichś strasznych wyrzutów sumienia, ale no mogłoby się, no mogłoby to działać bez takich, bez potrzeby cheatowania, no ale cóż, trudno, życie nie jest doskonałe. W każdym razie tak, mapa świetna, naprawdę świetna, jako że ja bardzo lubię te industrialne takie, no to dała do pieca moim zdaniem. No i na takich mapach, jak ja, jak już mówiłem, bardzo lubię Doom Incarneta, więc fajnie mi się to zgrywa. Potworki się ładnie też z tym zgrały i było chwilami trudno rzeczywiście, bo potworki bardzo szybkie były przez ten poziom trudności Doom Incarneta. Ogólnie, a no i muzyka, nieskromnie powiem, że fajnie też dobrałem, hehe. Carl Casey jest świetny, polecam generalnie. Ja go słucham nawet czasami poza graniem, tak prywatnie. No, w każdym razie fajne to było, bardzo się dobrze bawiłem. No i co? No i tyle, słuchajcie, no tyle. No, mapa różnorodna, duża, długa, dobrze przemyślana w sumie. No, niektóre sekrety, jak ten jeden, zwłaszcza ostatni, czy tam przedostatni, to mi zrywa nierówno, bardzo fajna sprawa. Ogólnie polecam, polecam. Bardzo dobra rzecz. No i słuchajcie, teraz święta niedługo. Mam nadzieję, że coś mi się uda wrzucić jeszcze przed świętami. A potem w czasie świąt to raczej odpada. Między świętami to jeszcze nie wiem. Jest opcja, że dopiero po nowym roku, to zobaczymy. Ale postaram się coś wrzucić jeszcze. Ale na pewno nie w czasie świąt i nie w weekend noworoczny. To od razu mówię, to odpada raczej. No, to co? No to widzimy się w następnym filmie w takim razie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, hej.